Minęło 10 lat od głośnego przypadku z Wrocławia, kiedy to nastolatek pobił matkę krzesłem po tym, jak odłączyła mu komputer od prądu. Wcześniej chłopak spędził kilka dni zamknięty w swoim pokoju, bez przerwy grając w Tibie, grę wciągającą jak narkotyk. Wielu Polaków po raz pierwszy usłyszało wówczas o zjawisku e-uzależnienia. Dziś jasne jest już, że wirtualny świat może wciągnąć jak narkotyk. Na to niebezpieczeństwo szczególnie narażone są dzieci, choć uzależniają się także dorośli. Co dzieje się z taką osobą? Traci na przykład kontakt z rodziną, z rówieśnikami, pogarszają mu się wyniki w szkole, czy nie ma czasu na inne ważne czynności. To jest jakby taka definicja tego uzależnienia. Skala zjawiska może niepokoić. Z badań prowadzonych w gimnazjach wynika, że e-uzależnieniem zagrożonych jest 12% uczniów. To ponad 130 tysięcy nastolatków, a mowa tu wyłącznie o gimnazjalistach. Przerażający jest czasem widok, jak idę korytarzem, gdzie siedzą uczniowie i zamiast ze sobą rozmawiać, to klikają w komórkę. Mamy do czynienia z masowym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia naszych dzieci. Eksperci nie mają wątpliwości, że większość rodziców sama sobie nie poradzi. Trzeba działać w sposób systemowy. Istnieje bardzo duża i pilna potrzeba zbudowania całego systemu profilaktyki e-uzależnień w Polsce, która tak naprawdę dzisiaj praktycznie nie istnieje. 60% rodziców w ogóle nie ustala z własnymi dziećmi żadnych zasad korzystania z telefonów komórkowych, stąd bardzo duża część dzieci korzysta z telefonu zawsze i wszędzie, nawet jeśli stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia. NIK sprawdziła, jak system przeciwdziałania e-uzależnieniom działa w Polsce. Kontrolerzy odwiedzili Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, dwa ministerstwa, poradnie psychologiczne, ośrodki terapii uzależnień oraz szkoły. Podejmowane przez skontrolowane instytucje działania mające na celu przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży były przypadkowe i nie odpowiadały w wystarczającym zakresie na zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii. Ustaliliśmy, że instytucje, które powinny być zaangażowane w przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży, nie radziły sobie z tym problemem. Wyniki kontroli NIK to dzwonek alarmowy. Bo za nieefektywną walkę z e-uzależnieniami zapłacimy wszyscy. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku narkomanii czy alkoholizmu. No i myślę, że tu jest właśnie rola nas dorosłych, żebyśmy trochę od tego schematu, który teraz jest też fundowany, odeszli i sami pokazali, że jesteśmy aktywni i chociażby tą aktywnością zaczęli zachęcać.